Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj temat z komentarza. Zaciskanie konektorów. Pokażę różne rodzaje konektorów, końcówek i pinów. Oraz praski, zaciskarki do konektorów. Oraz jak, a raczej ile izolacji ściągnąć z przewodu. Jak ułożyć konektor i przewód w prasce. Porównam też tanią i bardzo tanią praskę. Tym razem różnica w ergonomii i efekcie jest duża, więc zobaczcie zanim kupicie. Zapraszam. Na początek typowy konektor nieizolowany do łączenia przewodu. Można nim połączyć dwa przewody lub naprawić uszkodzony przewód. Zdejmujemy izolację, najlepiej ściągaczem, ponieważ nie uszkadza on żył. Izolację ściągamy tak, aby mniejsze, wewnętrzne blaszki zacisnęły się na żyłach, a dłuższe, zewnętrzne, na izolacji. W ten sposób połączenie będzie odporniejsze. Ja dodatkowo lekko skręcam żyły, ułatwia to ułożenie w konektorze i zaciskanie. Zobaczcie praskę. Ma tutaj dwa pola. Mniejsze ma zacisnąć blaszki na żyle, a większe na izolacji. I w ten sposób układamy konektor w zaciskarce. Ta praska ma przekładnię i zębatkę. Zaciskam delikatnie konektor, a praska się blokuje. Nie otwiera się. Mogę teraz włożyć przygotowany przewód. Izolacja ma się wsunąć na długość blaszek 2-3 mm. Następnie zaciskam do końca. Dzięki przekładni nie wymaga to dużej siły. Drugi przewód zaciskam tak samo. Przymierzam i zdejmuję izolację. Znowu przymierzam. Jeśli jest za mało zdjętej izolacji, mogę poprawić, a jeśli za dużo, mogę przyciąć przewód. Tak wygląda prawidłowo zaciśnięty konektor. Izolacja trzymana jest przez dłuższe blaszki, a żyły przez krótsze. Na takie połączenie można założyć już koszulkę termokurczliwą lub zaizolować, zależnie od warunków, w jakich ma pracować, taśmą izolacyjną lub samowulkanizującą. Podobnie postępuję z konektorami żeńskimi i męskimi czy pinami wtyczek samochodowych. Ta praska ma wymienne matryce. Można dokupić matryce do różnych przekrojów. Od 0,08 mm2 aż do 6 mm2. Większych do tej praski nie spotkałem, ale może są. Dla porównania, tania praska. Najtańsza, jaka jakiś czas temu była dostępna w sprzedaży. Na kanale jest film z porównaniem. Tu w skrócie pokażę różnicę. Szerokość matrycy. Większa praska zaciska konektor na raz. Mniejszą zaciska się osobno żyły, a osobno izolację. To znacznie wydłuża pracę. Tańsza nie ma też przekładni, dlatego wymaga użycia dużo większej siły. Nie ma też zatrzasku. Sprężyna cały czas otwiera praskę. Po ułożeniu konektora trzeba trzymać rączką. Ale zobaczmy to, co najważniejsze, czyli w jaki sposób zaciska. Układam konektor, cały czas trzymając rączkę, aby praska się nie otworzyła. Wsuwam przewód i zaciskam.
używam obu rąk, aby domknąć praskę. Pierwsza część zaciśnięta. Układam w prasce drugą część i kolejny raz zaciskam. Muszę użyć mniejszej matrycy. Ta jest za duża i nie zamyka blaszki. Ale bez tego blaszki nie mieszczą się w mniejszej matrycy. Jeszcze trochę układam i poprawiam, no i wreszcie zaciskam. Zobaczcie efekt. Jest zaciśnięte poprawnie, ale czas potrzebny znacznie dłuższy, ergonomia gorsza, a i estetyka na zupełnie innym poziomie. Pora na końcówki nieizolowane. Tym razem użyję tylko tańszej praski. Po prostu nie mam takiej matrycy do droższej zaciskarki. Zaciskam i zobaczcie efekt. Połączenie jest prawidłowe. Do takich końcówek ta praska nadaje się lepiej niż do konektorów. Mamy jeszcze konektory z izolacją. W tym przypadku najpierw zakładamy izolację, a potem zaciskamy. Chyba, że mamy wolny drugi koniec przewodu, to możemy izolację potem przeciągnąć. Pozostała część, tak jak w konektorach nieizolowanych. Konektory izolowane. Tu użyję innej praski, większej, ponieważ mam do niej odpowiednie matryce. Zwróćcie uwagę na kolory izolacji i kropek na matrycy. To one informują, którą częścią zaciskać. Na matrycy są podane przekroje przewodów. W ten sposób szybko dobierzemy konektor do przewodu. Ja mam przewód 2,5 mm kwadratowego, więc użyję środkowej matrycy z niebieską kropką i konektora z niebieską izolacją. Zwróćcie uwagę na pogrubienie izolacji konektora. Cieńsza część zaciska żyły. I z takiej długości przewodu należy zdjąć izolację. Tu też skręcam żyły, aby łatwiej się wkładało przewód do konektora. Zwróćcie uwagę na kształt matrycy. Węższa część ma zacisnąć żyły, a szersza izolację. Układam więc przewód i zaciskam. Zdejmuję izolację tylko po to, aby pokazać, jak został zaciśnięty konektor. Normalnie się tego nie robi. A jak poradzi sobie tańsza praska? Nie mamy tu oznaczeń kolora. Potrzebna jest też znacznie większa siła. Tu też rozcinam izolację, tylko aby pokazać, jak zostało zaciśnięte. Jeśli macie pytania, zapraszam do komentowania. Jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach o elektryce, elektronice, elektrotechnice, subskrybujcie kanał. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.